One, two, three. Sportowa energia. Dzisiaj mówić będzie dla Was Michał Kękuś. No i dzisiaj mówić będą ze mną Franciszek Sacha i Bronisław Skóra. Tak, są to adepci Akademii Badmintona w Krakowie. No jak się zaczęła Wasza przygoda z badmintonem i jak już długo uprawiacie tę dyscyplinę? To moja przygoda z badmintonem zaczęła się na wakacjach rodzinnych nad Polskim Morzem, gdzie jak miałem 7 lat, to znalazłem rakietki w domku i bardzo chciałem odbijać z rodzicami czy z wujkiem, ale oni za bardzo ze mną nie chcieli, bo nic nie odbijałem. No więc chodziłem do obcych osób i prosiłem, żeby ze mną odbijali, a jeżeli im było głupio odmówić, to odbijali ze mną. No i pod koniec wyjazdu już coś nieco umiałem i jak wróciliśmy z wakacji, to zapisałem się do szkółki. Mnie trochę inaczej, bo w sumie ja przed tym badmintonem trenowałem jeszcze piłkę i tak na koniec tej piłki w sumie, znaczy no tam w wieku 11 lat już mi się to nudziło trochę i tam ta akademia moja się też trochę tam rozpadała, jakieś coś tam rzeczy, no i mi się znudziło, a mój tata znalazł sobie jakiś tam nowy sport jakiś, bo zaczął właśnie próbować tego badmintona i mnie namawiał, żebym z nim poszedł i no i za pierwszym razem poszedłem i mi się mega nie spodobało. W ogóle nie chciałem tam iść następny, kolejny raz, no ale jakoś udało mi się mnie zaciągnąć drugi raz, no i stwierdziłem, że dobra, no pochodzę, mogę chwilę pochodzić, najwyżej się wypiszę, no i się zaczęło i mi się w sumie spodobało i tak od wtedy chodzę już. Chociażby mecze tenisa są transmitowane w telewizji, a ping-ponga możemy grać nawet w szkole. Z kolei ten badminton jest chyba traktowany troszkę tak po macoszemu, bo ja przyznam szczerze, że też tak jak Bronek zresztą, głównie podczas wakacji to tak towarzysko tylko gram w tego badmintona. Raczej w innych okolicznościach o tym sporcie się nie słyszy i podoba mi się tym bardziej to, że zainteresowaliście się tą dyscypliną, która nie jest zbytnio popularna. Jak zacząłem, to też nie myślałem, że będzie to jakiś teraz, jak biorę udział w jakichś różnych zawodach, to też na początku nie myślałem, że przyjdę sobie tak potrenować, fajnie pograć, czasem jak się zaprzyjaźnię z kimś, no to bo spędzę czas z nimi fajnie, ale też nie myślałem, że będę na tym wyższym stopniu też, jak teraz bierzemy udział w jakichś zawodach, to nie myślałem, nie myślałem o tym na początku. Ale też na pewno sukcesy przyciągają nas do tego sportu, no tak, w którym zaczynamy próbować swoich sił. No a żeby te sukcesy osiągać, no to trzeba całkiem sporo, myślę, trenować. I teraz właśnie do tego przejdziemy, bo trenujecie w Akademii Badmintona tutaj w Krakowie. I czy to była wasza pierwsza szkółka, do której się zapisaliście, czy wcześniej już trenowaliście może gdzieś indziej? Moja nie była pierwsza, bo na początku chodziłem do takiej szkółki małej, wtedy jeszcze Akademia Badmintona nie istniała, na Salwatorze przy szkole i chodziłem tam niecały rok. I potem ta pani, trenerka, która tam uczyła, powiedziała, że powstał taki nowy klub i żebym się tam przepisał, bo tam są większe możliwości. No to u mnie to tak, to Akademia Badmintona to był pierwszy wybór i w sumie dotychczas tam gram. Wcześniej nie myślałem o innych, tylko właśnie zapisałem się od razu tam. Na co głównie kładziony jest nacisk, podczas kiedy dołącza się do Akademii? Czy wtedy macie jakieś testy sprawnościowe, żeby generalnie poznać wasz poziom, czy można się tego spokojnie nauczyć od zera? Nie. Mi się wydaje, że te pierwsze treningi czy pierwsze zajęcia są bardziej ukierunkowane ku temu, żeby po prostu polubić ten sport, żeby się dobrze bawić, a dopiero jak już wchodzi się w tok treningowy, czy się trenuje więcej, to wtedy są już robione czy testy, czy intensywniejsze treningi, czy treningi biegowe, a nie tylko badminton. No właśnie, bo to mnie też ciekawi, bo jako że badminton jest bardzo dynamicznym sportem, to myślę, że ta kondycja jest przydatna, więc jak właśnie wyglądają chociażby kwestie przygotowania takiego wydolnościowego, jak wyglądają te treningi pod tym względem? No to tak, no to my mamy treningi, jakby sam badminton jest poniedziałek, środa, piątek, a jeszcze jest we wtorki i w czwartki są treningi takie motoryczne, czyli albo po prostu biegamy i jakby tą kondycję ćwiczymy, żeby mieć coraz lepszą, albo są jakieś ćwiczenia typu jakieś, nie wiem, przyspieszenie, jakieś skakanie, takie rzeczy, czasami z piłkami lekarskimi i takie tam, ale głównie to właśnie teraz pracujemy nad tą kondycją, żeby jak najwięcej po prostu, mieć jak najlepszą tą kondycję i żeby być w stanie właśnie wybiegać jakiś mecz i może dzięki temu go wygrać, dzięki właśnie kondycji, a nie technicznym umiejętnościom. A taki trening już z rakietką w dłoni, jak wygląda? Od czego się zaczyna? Jak wygląda rozgrzewka i jak wygląda trenowanie poszczególnych aspektów właśnie badmintonowego fachu? No to rozgrzewkę zawsze zaczynamy od truktu po prostu wolnego i potem są przygotowane takie, można powiedzieć, specjalne ćwiczenia, żeby rozgrzać poszczególne mięśnie, które są potrzebne w badmintonie.
Potem najczęściej zaczynamy pracą nóg albo swobodnym odbijaniem i dopiero potem gramy różne schematy, które nam opracowuje trener. Nie. Jak wygląda tak w pigułce podana porcja zasad, które obowiązują w badmintonie? No to mecz trwa bardzo różnie, ponieważ jak mamy przeciwnika słabszego, no to może trwać 15 minut, a może trwać godzinę. Wszystko zależy od przeciwnika i od tego, czy nie popełniamy błędów. No, nawet czasami dłużej nawet niż godzina. Godzinę 10 się zdarza, godzinę 15. Jak naprawdę się idzie mega równo, no to się zdarza dużo, bardzo długo grać. Ale to oczywiście nie jest godzina samej gry, to się też liczy przerwy pomiędzy punktami, przerwy po 11 punktach, bo gramy do 21, no i po secie. No i do 21 gramy i po 11 punktach, jak jedna osoba zdobędzie 11 punktów, to jest chwilowa przerwa, tam trener może podejść, coś tam doradzić, no i potem się właśnie gra do 21, chyba że jest na przykład po 20, to się gra na dwupunktową przewagę, trzeba mieć, chyba że na przykład będzie po 29 i 30 punkt już kończy wszystko, że po prostu nie trzeba już bez przewagi. Tak, że 30 jest po prostu kończący. Jak bardzo obciążający jest w takim razie taki mecz trwający ponad godzinę? Na pewno każdy mecz trzysetowy jest męczący, ale na turniejach typu ogólnopolskich to czasem zdarza się zagrać takie 4 mecze jednego dnia, trzysetowe albo więcej, więc wszystko zależy od przygotowania motorycznego. I uważam, że też bardzo dużą rolę odgrywa psychika zawodnika. Czy nie popełnia błędów, czy na przykład jak jest zmęczony, to nie uzna, że nie ma siły i nie będzie grał. Więc psychika też odgrywa dużą rolę, zresztą tak jak w większości sportów. Jak rozpoczęła się wasza przygoda z turniejami? W sensie, jaki był pierwszy turniej, jakie są wasze wspomnienia z nim związane, no i jakie właśnie doświadczenie może z niego wynieśliście? No to ja mój pierwszy turniej pamiętam, najprawdopodobniej był w Zakopanem. To był taki mój pierwszy turniej, gdzie pojechałem z takim nastawieniem, że też nie trenowałem wtedy długo i że tak fajnie jest, fajne spędzę czas. To był taki też turniej, gdzie dorośli grali w nocy, całą noc. I właśnie ja też się zapisałem na ten turniej dorosłych, nawet nie, żeby gdzieś tam wygrywać, tylko właśnie, żeby fajnie spędzić czas. I pamiętam, że mecz tam w tym Zakopanem na pierwszym turnieju grałem z Bronkiem. Przegrałem go, pamiętam, bo Bronek trochę dłużej trenuje i no ja wtedy byłem... Czyli doświadczenie z wakacji jednak tutaj tak. Przyniosło. Bronek już wtedy trochę trenował, a ja dopiero zaczynałem, więc pamiętam ten mecz. No fajny był, pamiętam, że fajnie się bawiłem na tym pierwszym turnieju. No a i to był taki turniej taki dla zabawy właśnie, a teraz myślę, że są jakieś ważniejsze teraz turnieje. A Bronek, czy to był twój pierwszy turniej, w którym pokonałeś Franka? Nie, mój pierwszy turniej to był Narodowe Dni Badmintona, które też były w Zakopanem. I też w sumie nie pojechałem tam z żadnym nastawieniem, bo też faktycznie to był mój pierwszy turniej. Ja miałem trochę większe doświadczenie, bo ja już trenowałem nieco ponad rok. Nie miałem ani presji, ani nastawienia, żeby wygrać, a jednak się udało, więc... No więc fajnie. No więc tak, nie Połomice, Zakopane, Kraków, więc tutaj taką, wychodzi na to, kolebką może badmintona jest Małopolska w waszym przypadku. A czy zdarzało się wam wyjechać na jakiś turniej nieco dalej? No oczywiście, że się zdarzało. Niektóre turnieje były w jakiejś Warszawie i tak dalej, ale chyba najdalej na takim turnieju to był turniej w Danii, na którym byliśmy. Tak, to chyba najdalej taki turniej był, ale myślę, że też najfajniejsze doświadczenie. Jeszcze byłem na Słowacji raz, ale myślę, że to było jednak krócej. I uważam, że Dania to była bardzo doświadczenie, nie tylko ze względu, żeby zobaczyć, jak mniej więcej stoimy w Europie poziomem, ale też zobaczyliśmy najlepszych na świecie, którzy no, są po prostu najlepsi w tym sporcie. No tak, wiadomo, ten sport, jak się już trochę trenuje, to też wiadomo, się jeździ i fajnie jest ten świat pozwiedzać trochę, ale myślę, że w Danii też jakiegoś dużo czasu na zwiedzanie raczej nie zwiedzaliśmy. Jedyne co, to jak przyjechaliśmy tam w środę jakoś o 23, coś takiego, no to żeśmy tam się ogarnęli, jakoś tam znaleźliśmy to miejsce do spania, bo spaliśmy w ogóle w szkole takiej i tam spaliśmy, a w następny dzień jeszcze nie graliśmy, to był czwartek i nie graliśmy my i pojechaliśmy na cały dzień na halę oglądać właśnie tych najlepszych, tych już dorosłych, jak grają. A zaczęło się w piątek te zawody, no i w sumie oprócz tego, że pojechaliśmy tam na tą halę do dorosłych, to raczej nie zwiedzaliśmy. Ale takie wrażenie to myślałem szczerze, że będzie trochę ładniej, bo my nie byliśmy w takiej pięknej części Danii, ale nie było źle. Niestety było drogo bardzo. No to drogo teraz wszędzie. No tak, ale... Ale rozumiem. To starcie właśnie z europejskim poziomem. Czy była różnica wielka względem tego, co wy prezentowaliście, czy może jednak ta różnica jest zatarta? Znaczy na pewno była różnica, bo już grając w grupie mój pierwszy mecz był od razu trzysetowy, a w Polsce to pierwszą rundę zaczynam od takiego 15-minutowego meczu zazwyczaj, więc była to duża odmiana i...
W sumie nie było żadnego meczu, który by poszedł łatwo. Wszystkie mecze trzeba było dać siebie 100% i było po prostu ciężko. No to u mnie na pewno... Miałem takie, przed tym turniejem miałem takie, że trochę się też stresowałem, bo międzynarodowy turniej to był mój pierwszy i też wiedziałem, że Dania, no to tam też w Danii zwykle są tacy z badmintona są dobrzy jednak, Duńczycy. No i też nie było łatwo, bo na przykład ja w grupie swojej to pierwszy mecz był taki jeszcze taki do zniesienia, ale w drugim meczu w grupie to musiałem powalczyć 3 sety. Wygrałem ten mecz, ale nie było też bardzo łatwo. No, siedzi tak. Koło mnie, jesteś złoty medalista. No i właśnie o to chodzi. No ja w singla wygrałem. Niestety nie było łatwo, bo jednak właśnie, jak tutaj wcześniej Bronek wspominał, że czasami kilka meczy trzysetowych jednego dnia trzeba było grać, no to ja w sumie było tak, że na przykład w piątek grałem wszystkie mecze z singla, a finał z singla w sobotę, jeden mecz. I w sumie dla mnie to na plus, bo po tym półfinale to byłem tak zmęczony, strasznie, szczególnie, że grałem 3 sety i w trzecim secie wygrałem 21-19, więc ledwo i mi się wydaje, że właśnie wybiegałem, nie technicznie, tylko właśnie kondycję poprawiłem, no i miałem lepszą od przeciwnika, ale wydaje mi się, że taki najtrudniejszy mecz to chyba był ćwierćfinał, z tego co pamiętam, bo tam jakiś, nie wiem jakiej narodowości był ten chłopak, ale był wyższy ode mnie dużo, miał z 2 metry może i ogromny był, strasznie taki szeroki w barkach i taki byczek. Byczek. I się pamiętam, że pierwszy set przegrałem tam dużo, bo 21-13 się zdenerwowałem strasznie, no ale potem jakoś mi się udało drugi set i trzeci wygrać. No a ten finał już był taki, no wygrałem w 2 setach, tam jakby musiałem się postarać, ale jak widać było, że się staram i mi tam wchodzą te lotki w kord i tak dalej i nie robię błędów, no to jakoś strasznie ciężko nie było. A w debla, no to niestety przegraliśmy w grupie. Ja grałem właśnie z Bronkiem i niestety przegraliśmy w grupie, ale no myślę, że... Znaczy jeden mecz wygraliśmy i drugi przegraliśmy. Myślę, że w tym przegranym meczu mogliśmy jeszcze powalczyć, bo trochę na własne życzenie przegraliśmy, bo też nie przegraliśmy tak, że 21-8, tylko tam było, nie wiem, 21-14 i 21-17. Myślę, że oni po prostu byli lepsi tak, że trzymali lotkę w korcie, nie robili błędów. My trochę błędów porobiliśmy. Staraliśmy się, no nie udało się niestety, a myślę, że następnym razem powalczymy. W kwestii waszych marzeń i planów na przyszłość związanych z badmintonem, to jak wygląda ta sytuacja? Czy może chcielibyście jeszcze odwiedzić jakieś inne kraje? Czy nie wybiegacie w przyszłość i pozostajecie tu jeszcze w Polsce na krakowskim gruncie? Znaczy na pewno bym chciał jechać jak najwięcej za granicę, ale nauka też jest ważna. Ja jestem w 8 klasie, więc teraz będę pisał bardzo ważny egzamin. Też bym bardzo chciał odwiedzać różne kraje i sobie jeździć po świecie i też grać, zwiedzać i tak dalej. Ale jakieś plany na przyszłość to... W sumie to czas pokaże, bo ja aktualnie nie wiem jak się ułoży, ale myślę, że jak będę dalej trenował, obędzie się bez żadnych jakichś większych kontuzji czy coś, bez żadnych problemów, no to myślę, że będę kontynuował, no i się zobaczy, gdzie się będzie jeszcze jeździć. A właśnie w kwestii tych treningów i późniejszych już turniejów, to gdzie najwyżej sięgają wasze ambicje? Jakie jest takie wasze największe sportowe marzenie? Nie mówię konkretnie o celu, ale takim może marzeniem, które byłoby takim dla was zwieńczeniem kariery. Moim jest wystąpienie na turnieju All England, czyli najwyżej punktowanego turnieju już tych profesjonalistów. I nieważne, czy wygram, czy przegram w pierwszej rundzie, ale bardzo chciałbym tam po prostu wystąpić. No to ja myślę, że takim mega marzeniem, takim co naprawdę będzie trzeba się mega postarać, no to myślę, że po pierwsze wystąpienie w Mistrzostwach Europy, a po drugie coś tam jednak jakiś mecz wygrać. Myślę, że to jest taki na razie największy mój cel i takie marzenie, no ale wiem, że będzie ciężko. A teraz taki najbliższy turniej, w którym planujemy... Ja planuję przynajmniej coś tam pograć, to Mistrzostwa Polski są i no ja bardzo chciałbym jakiś tam podium zdobyć. Myślę, że mam szansę i myślę, że jak nie poprzestanę na treningach, to myślę, że może się... No i tak pokrótce jeszcze, co oferuje wasza akademia jakimś nowym zainteresowanym członkom, którzy chcieliby właśnie rozpocząć swoje treningi w tym właśnie miejscu? No na pewno oferuje pasję, fajną możliwość do spędzenia czasu, do poruszania się trochę, do oderwania się od rzeczywistości szkolnej i naukowej i uważam, że każdy, kto ma chęci, to niech próbuje. No, myślę, że oferuje też takie, oprócz tego miłego spędzenia czasu i tak dalej, też takie coś, że jak ktoś się wciągnie w ten sport, to i wejdzie na ten wyższy poziom, też oferuje jakieś właśnie wyjazdy na różne turnieje tam jakieś w Polsce, albo też właśnie, jak tu już wspominaliśmy, za granicę i też myślę, że to jest fajne i jak ktoś właśnie ma chęć i siłę, no to niech próbuje tego badmintona.